Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, dzisiaj jest 1 czerwca, więc dla wszystkich dzieci życzę wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, duże rośnijcie, dostańcie dzisiaj dużo prezentów, warto naciągnąć rodzinę, ja zawsze naciągałem rodzinę, zawsze na dzień dziecka dostawałem kilka stówek, bo u mnie nie było prezentów, u mnie dziadek stówka, tato stówka, tak to wyglądało. Postanowiliśmy spontanicznie na maksa pojechać sobie do Białej Podlaskiej, także Angelika się teraz szykuje, jedziemy, po drodze musimy kupić wanienkę, ponieważ nie chce nam się wieść naszej do babci Edyty. Vlog z podróży, vlog z Białej Podlaskiej, nigdzie jej się ma, więc zaczynamy tego vloga. Za 3, 2, 1, vlog! Ciągle jestem ten sam, wracam już do domu, kiedy pełnia. Dzidzio uspana, za chwilę wyjeżdżamy do Białej, to pokażę wam jeszcze prezenty, które dostała Niunia od wujka Greka Michaela i od cioci siatkarki Marysi, ponieważ pewnie widzieliście na Insta Stories. Spędziliśmy cały weekend od piątku do niedzieli z Michaelem, w niedzielę jeszcze dojechała Marysia, posiedzieliśmy fajnie, spędziliśmy czas z chłopakami oraz ze wszystkimi dziewczynami, moich chłopaków, w sensie wiecie, moich przyjaciół. Fajnie spędziliśmy czas, pokażę wam szybko, bo Michael przywiózł jakiegoś wydrę chyba, coś takiego, a Marysia przywiozła jakąś tam bransoletkę, także zaraz pokażę. Sam nie pamiętam w ogóle, jak to wygląda. Michael, jeśli to oglądasz, bo Michael ogólnie nie ogląda moich vlogów, ale jeśli czasami mu się zdarzy, to bardzo moja córka jest zaciekawiona prezentem. Zobaczcie, to jest wydra. Chyba, nazwijcie w ogóle to. My to nazwaliśmy wydra, ale to również może być jakieś, nie wiem, misio. I naciska się to w brzuch i ten brzuch rośnie. Nie wiem, czy to widać. Bokiem? Wow! Że sobie oddycha chyba, o to chodzi. I to jest jedna z ulubionych zabawek mojej córki na ten moment. Także wujku Michaelu, zdaje się egzamin. Ej, a są takie na stronie Gomez. No na przykład. Patrz, taki cały czarny, dla ciebie na przykład. Super. No, no fajny, no. Nie? Tak. A to są czarne, czy się wydaje, że nie, są czarne? Nie, to są czarne. To niemożliwe, że to jest, no byś widział tą panterę. Dobra. Pamiętacie, jak zgubiłem Angelice okulary we Włoszech? Teraz nadszedł czas sądu, jest słońce, jest dobra pogoda. Jest słońce, ja nie mam okularów, a ty czyje masz okulary? Juriego, ale mam, ale mam też drugie Juriego, mogę ci też sprezentować. Nie, jakoś nie bardzo. W prezencie, ode mnie, od firmy. Jakiś prostokątny, nie, dla faceta taka wydaje. W każdym razie na pewno ci odkupię. Słuchajcie, jesteśmy już w drodze, w sensie wyjeżdżamy do Białej i miałem wam pokazać, co Niunia dostała od Marysi. Okazało się, że Juri przez pomyłkę wziął to do domu, na szczęście. Dlaczego mówię na szczęście? Ponieważ myśleliśmy, że znowu Angelika znowu wyrzuciła coś ważnego do kosza. Prawda? Tak. Czy tak było? Tak. Ostatni raz, pamiętacie, jak podniecałem się tym Dysonem? Moja odświeżacz. Głowa źle funkcjonuje. Odświeżacz, nawilżacz, chłodząca rzecz. Tak się jarałem. Angelika dosłownie 2 godziny po tym, jak to nagrałem, zgubiła pilota, tak naprawdę nie zgubiła, tylko wyrzuciła go do kosza i ja to wiem, że ty to zrobiłaś. Ja wiem, że tak było. Ale szukaliśmy w śmieciach, nie było. To tak tutaj harka sobie. I minęły 2 tygodnie i nadal go nie ma, więc musiałaś wyrzucić do kosza. Nie wiem, może gdzieś indziej się wyrzucił. Tak, i dzisiaj jak nie mogliśmy znaleźć od Marysi tego łańcuszka, takiej bransoleteczki, znowu już pomyślałem, że naprawdę Angelika znowu wyrzuciła. Jak cię spytałem, czy wyrzuciłaś, to byłaś niepewna, prawda? Tak. Głupia głowa? Muszę ją nakarmić. Kogo? Głowę? Książkę. Dobrze, to kończymy, tak? Tak. Idę do Leona. Dziękujemy. Jedziemy do Białej. Nie, błagam. Nagrywamy live'a z karmienia. Nie, to słabi, wiesz o tym. Żartowałem przecież. Nie jestem z tych osób, co... Nie zrobisz nigdy tutorialu? Nie, jak karmić dziecko? Ani nigdy publicznie nie nakarmiłem. Nie, prawda. Nakarmiłaś publicznie, tylko zakryta jesteś. Ale nikogo nie było. No tak, to prawda. Wracaliśmy z Wysp Zielonego Przylądka i pani na lotnisku obok nas na ławce karmiła jedno 5-letnie dziecko piersią. Taką normalnie przy nas gołą wyjęła pierś i 5-letnie dziecko. Tak jak scena, jak z Duże Dzieci. Tak. Co to dziecko małe piło, i znaczy duże. Dziecko miało 3 lata i też karmiła piersią i my tak siedzieliśmy obok. I to się dzieje, że pani 5-letnie dziecko karmi, wiesz. Dzień dobry, kocie Leonie. Dzień dobry. Hej. Czy ktoś tutaj jest głodny? No co ty robisz? Do domu, mordo. Do domu. Raz. Co ty robisz? Co jest? Chodź. Chodź do domu. Idziemy. Pies biegnie. Chodź. Pies biegnie do ciebie. No chodź. Szybko, szybko. Dzień dobry, dzień dobry. Łapskino. No do wnuczki od razu. Dobry.
Nie będziemy całować, co w pierwszy raz na rejonach bialskich. No zaraz ubierzemy, spokojnie. Daj chipsa, bo ja jeszcze nie jestem na diecie jednak. Legendarna babcia Danusia! Nie będę cię nagrywał. Nie będę cię dużo nagrywał, bo każdy jest zainteresowany, jak wygląda ten głos z telefonu. Nie, ładnie jest. Spokojnie. Będziesz niedługo, umalujemy cię, uczeszemy i wtedy nagramy. Razem film, dobra? No to dlaczego? Już nie, dobra, sorry. Piękna? Zobacz babcia, zobacz babcia swoją prawnuczkę. Ale może nie jej nowia. Trochanek chora. Prawnuczka twoja. Jaka grzeczna. Ale gdzieś ty tam trochę. Leży i patrzy. Takim dzieckiem się nie rozpoznał. Nie, no co ty, jest, jest. Zobacz teraz. Jezu, ja boję się, że wiatraki. Dobra, zaraz ją weźmiemy, spokojnie. Prababcia pierwszy raz zobaczyła swoją prawnuczkę. Niesamowite, jak byliście zainteresowani, jak wygląda legendarna babcia Danusia z telefonu, z tych wszystkich legendarnych rozmów, to właśnie tak. Zobaczyła i od razu powiedziała, że jest do mnie podobna, że moja córka jest do mnie podobna. Kolejna osoba to powiedziała. Możecie napisać w komentarzu, czy widzicie to. Nie wiem, czy widzieliście do końca na filmach, jak moja niunka wygląda, taka, tak wiecie, w całej okazałości, ale jeśli tak, to powiecie, do kogo jest podobna, okej? Okay? Co to za dres w ogóle jest? Ładny? Bardzo ładny. Bardzo ładny. Tylko ja taka sama, bo po pracy zmęczony. Nie, naprawdę ładny. Wyglądasz na 10 lat mniej. Na 47, czyli. Nie, bardzo ładnie, naprawdę. Ładnie mama wygląda, nie? Daj chipsa jeszcze, bo nie jestem na diecie. A nie śmiejesz się, że ja do dresu pod czas nakładam? Ale... właśnie na tej stronie wszystkie laski na wcasach do dresu. No i dobra. Jak oceniasz stylówę mamy mojej? Co? Jak stylówa mojej mamy? My już mamy trzy. Żrawy róż i w taki warkocz gruby. Dzień dobry, Biała Podlaska. Ale usta, Boże. Takie usta, co? Babcia niniejsza. Ciekawe jak otworzy. Zobaczycie, całą drogę przespała. Coś tu jest już gotowe. Nie wiem czy wiecie, ale jeśli spytacie co Angelika najbardziej lubi jeść, to nie będą ostrygi, nie będą ośmiornice, to jest grill mojego dziadka. Ona nie płacze, ona jak chrząka jak dzik. Jak jest zła, to jest chrząka jak dzik po prostu. Ona się nie płacze, to jest dziecko, które nie płacze. Oczka masz. Masz oczka? Babcia zaczęła. Oczka są piękne. No popatrz, miałam gdzieś. Zapomniałem, Nikola. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia z okazji Dnia Dziecka. Nie kupiłem ci nic, bo nie wiem co. Jutro rano pójdziemy razem do sklepu. I coś wybierzemy, dobra? Tobie również wszystkiego najlepszego z okazji starego dziecka. Chodź, mamo. Chodź na chwilę. Zobaczcie, mam 27 lat i zawsze odwamy na Dzień Dziecka stuwencję. Dziękuję bardzo. Nie jestem dzieckiem, wiesz o tym? A nie, twoim jestem w sumie zawsze, nie? Ale to na czekoladkę to. Dobrze, dziękuję. Zawsze dla mojego kochanego. Ty jesteś mój pierworodny, to wiesz. No. Już nie będziesz miała więcej, czy będziesz może będzie? O, albo fajnie. Jakbyś jeszcze mi jakąś siostrę tu zmechaciła. Jak patrzy na ciebie. Patrzy na babcię, na prababcię Danusię. Kosztuje ten, babcia to lider, to jest prababcia Danusia. Wiesz, że cię nagrywam? Babcia, wiesz, że cię nagrywam? Naprawdę? No. Bardzo, jak weź tą rękę schować trochę. Ty, bo no identyczna jest. To jest niedobrze. Zobaczcie, jak wygląda mój tata i moja córka. Nie widać może, bo Nina jest bokiem, ale jest bardzo podobna. Niesamowite. Zaczynamy nowy dzień. W planach mamy. Musimy jechać do... Co w końcu wybrać? Jakiś sklep? Smyk. W smyku? A wiesz już co konkretnie chcesz? Co? Ale nie wiesz co? Wiem. No to powiedz. Nie te. Dlaczego? Czy to jest coś... Czy to jest coś, co jest jakieś wstydliwe, że ty nie chcesz powiedzieć tego? Czyżby to był jakiś plecak z Power Rangers? Wiesz co to jest Power Rangers w ogóle? Okej, okay, plan jest taki, idziemy do smyka po prezent. Teraz o, robisz, obiecałaś? Robisz mi kanapki. Kanapki mi robisz. Pierwszy raz w historii moja siostra zrobi mi śniadanie. Bardzo się cieszę. Ja zrobię. Mi? Nie, tobie nie. No właśnie, ja mówię o mnie. Idziemy do smyka, później mam hiszpański, bo mimo to, że jestem w Białej Podlaskiej, to na 12.30 jestem umówiony na hiszpański. Au, Jezu, jak się przezroczę. Cześć, Juju. Możecie pociągnąć ze skórkę, bo cię nie. Dobra, ale nie ciągnij mnie za skórkę, proszę, bo ja odskoczę i cię odrzucę. Weź już, bo mnie ugryzie. Jedziesz tym, nie, spoko. Tępy to jest nóż. Super. Może lepiej, że tępy, bo się nie boję, że się coś pokaleczysz.
Coś czuję, że to będzie najlepsze śniadanie w moim życiu. Pomidorki może tak być? No. Pomidorki trochę źle pokrojone. No i dlaczego źle? No bo ten nóż jest tępy jak... No. Powiem ci, że to wygląda apetycznie. Dziękuję bardzo. I mówisz, że ty już jesteś doświadczona, tak? Ty już robisz śniadanie? Tak. Widać. Tylko, że innymi nożami ja to robię. Jasne. I to lepiej. Wiesz, że cię widzę? Ja widzę właśnie teraz. Że? Dobrze, jest okej. Okay. A ten już zaraz dojdziesz. Wiesz, chcę to widzieć jak Angelika. Nie, nic, dobrze. Super. Masło! I teraz smaruj. Najgorsze, nienawidzę smarować masłem, wiesz? Ja też nienawidzę. To jest beznadzieja. O, to ja ci dzisiaj na dzień dziecka kupię nóż. Tak! Nie. Tak! Nie. Tak! Nie. Tak zrobimy i będziesz miała w kuchni, tak. Będziesz się gotowa, nie. Sobie robiła tak. Bratu kanapeczki. Tak nie zrobimy. Dlaczego? Tak nie zrobimy. No zobacz, co ty robisz. Ja ci zaraz dam, przyrzekam, nie krytykuj mnie. Przepraszam bardzo. Panieciu? Specjalne kanapki od mojej siostry. Dziękuję bardzo. Gdzie włożyć? Jeszcze przed smykiem musieliśmy przyjechać po mój samochód, ponieważ wczoraj, tak jak mówiłem, nie, chyba nie mówiłem, było pępkowe, kolejne, setne pępkowe i musiałem zostawić, prawda? Musiałeś. Żółwik, jedziemy po prostu, musimy jeszcze kupić wanienkę dla młodej, bo trzeba ją wykąpać, a nie wzięliśmy. Widziałeś, jak gdzie kąpiemy? Nie. Yeah. Chcesz zobaczyć, nie? Uważaj, jadę! Żartowałem. Dziś jestem spokojny, pozostałem z tobą. Chcę ciebie na zawsze, nie tylko chwilowo. Było fajnie, słuchajcie, mieliśmy jechać do smyka, ale ja chcę jeszcze kawę w McDonaldzie wziąć. I oczywiście, co? Kepsa zrozumiałem, tak, jeszcze musimy jechać znaczy kupić zestaw. Bo moja Nikola nie je nic ogólnie, ale jak zestaw w McDonaldzie to zawsze. Wszyscy wiedzą, co wlewam do soku. Co to jest? To o to chcesz dostać? Ale wiesz co to jest, czy tak po prostu losowo? Nie. Co to jest? No, tak rysujesz takimi koralikami? Tak, to zasycha i później taki filmik. I to jest fajne? To chcesz? I jeszcze coś? Mhm. Dobra. Które? A ty pamiętasz, że kiedyś też układałaś Lego? Ja ci cały czas kupowałem Lego Friends, jak byłaś mała. I wróciłaś do tego? Powrót do korzeni? Mhm. No. Nad tym. Okej. Okay. Ja myślę, że fajniejsze jest to tańsze. Która pokaż ile tego. Ile? Nie no, które chcesz, żartuję, wybierz sobie. Tak? Czyli to droższe, tak? Oficjalnie Dzidziusiu, wszystkiego najlepszego z okazji dnia Dzidzi. Mamy malutki problem, ponieważ w smyku miały być wanienki do kąpielu, a niestety ich nie ma. Myślisz, że może być gdzie jeszcze? Jeśli w Pepko nie będzie, to nie mamy gdzie wykąpać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję. Dlaczego mi na tym zależy? Ponieważ bardzo ja lubię takie vlogi. Jeśli zobaczę, że wy lubicie, to będę nagrywał je częściej. Bo takie rodzinne vlogi, kiedy tutaj przyjeżdżam, jest to naprawdę niesamowite dla mnie przeżycie. Co prawda, jak teraz byłem z Nikolą po prezent, to zobaczyłem, że jakbym mieszkał, jakbym został w Białej Podlaskiej, to chyba nie mógłbym nagrywać vlogów, ponieważ to jest takie wieczne miasto. Jak ja wychodzę, to po prostu wszystko mi szumi, wieje, wiatr. Zatyka mi mikrofon, także raczej bym nie mógł. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że 8 albo 9 czerwca, bo często pytacie mnie na Instagramie, będę miał dla was kod zniżkowy na printu, to mam nadzieję 8, 9, coś takiego. Także jeśli ktoś chce kupić, to wstrzymajcie się, 8, 9 będzie kod zniżkowy. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema. Nara.